Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Spotkanie komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Czas na mecz Ekstraklasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Zespół Korony Kielce zmierzy się z Piastem Gliwice. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. A przed nami wyjściowy skład Korony Kielce. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1, Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Jedno o nich można powiedzieć na pewno. Bardzo lubią grać wysokim pressingiem. I tak pewnie będzie i dzisiaj. To bardzo skuteczna taktyka, jeśli zespół jest zgrany i wszyscy wiedzą, kiedy i do kogo doskoczyć. Ale też wtedy szybciej przychodzi zmęczenie, więc wiele zależy od przygotowania kondycyjnego. Piłka w grze. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Damian Kądzior. Kądzior. Ogrywa teraz do środka. Uwaga! Co za blok! Może być groźnie. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Bardzo dobrze zachował się bramkarz. Zatrzymuje ten strzał. Kądzior. Jorge Felix. Strata teraz Piasta. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! I teraz próbuje szczęścia. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Teraz może być groźnie. Czy mu się uda? I to jest chyba... Nie, to nie jest gol. Niestety dla nich to był offside. Naprawdę niewiele zabrakło do szczęścia, jednak cóż, przepisy zostały przekroczone. Wielka szkoda. Ewidentnie zagranie nieprzepisowe, ale nie przerywamy gry. Sędzia stosuje korzyść. To może być szansa. I przechwytuje teraz piłkę. Jorge Felix. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Próba dośrodkowania, ale dobry blok. Piłka po rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę.
Głęboko w pole karne zagrywa. Oj, niezbyt dobre to wybicie. Jorge Felix dostał piłkę. Świetnie zablokowany strzał. I teraz mamy przerzut na drugą flankę. Traci piłkę po tym doskoku. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. A teraz Jorge Felix. Nieudanie teraz. Strata. Jorge Felix. Dziczek. Jorge Felix. Piasecki. Może coś być z tego podania. I piłka dla drugiej drużyny. Korona może teraz stworzyć coś na skrzydle. Dośrodkowuje w pole karne. Nie udało się oddalić zagrożenia. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Centra w pole karne, ależ obrona! To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał, tym większe gratulacje za kapitalną obronę. Wrzuca w okolice 11 metra. Pewna interwencja, już po zagrożeniu. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku, ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. Tak, wspaniale panuje nad piłką, ciągle jest w grze, bo wszyscy mają do niego zaufanie. Idealny piłkarz do gry na małej przestrzeni, właściwie nie sposób odebrać mu piłkę. Partnerzy z drużyny uwielbiają z nim współpracować, czemu zresztą trudno się dziwić. Korona Kielce atakuje skrzydłem. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Piasecki. Kądzior. Piast traci piłkę. Jak to? Pewna interwencja, brawo. Kądzior. Jorge Felix. Jest szansa, uderza. Co za interwencja! Tak się powinno stopować ataki rywala.
Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Dośrodkowuje teraz ze skrzydła. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. Dziczek. Jorge Felix. Piasecki. Jorge Felix. Piasecki. Jest blisko bramki. Co wykombinuje? Gol! Strzela pierwszą bramkę w tym meczu. Na tej powtórce widać, jak dobrze wykonana była ta akcja. Nie ulega presji, znajduje miejsce mimo starań obrony i strzela piękną bramkę. No to mamy 1-0. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Piast rusza do przodu. Czy będzie zagrożenie? Udało mu się ograć obronę, ale na tym koniec. Za dużo tych driblingów. Mógł to odegrać. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Świetnie teraz w obronie. Jest dośrodkowanie. Świetnie. I mamy bramkę, proszę Państwa. I to jaką? Wyrzucił do przodu całe ciało. Skierował piłkę głową do siatki. I mamy powtórkę, ależ to zacentrował. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. I mamy remis. 1-1. Jorge Felix. Piast oddaje piłkę. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Piasecki. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Jorge Felix dostał piłkę. Dogrywa teraz do środka. Uwaga! Ładnie rozgrywają tę akcję. Cierpliwie czekają na jakiś błąd rywala w ustawieniu. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Teraz dobrze wykonany rzut rożny może dać im prowadzenie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego.
Na pewno chciał zagrać inaczej. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! O, i to był książkowy odbiór piłki. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Dziczek. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Jorge Felix. Gwiazd traci piłkę. I zdusił niebezpieczeństwo w zarodku. Jorge Felix, jest komu podać. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę, ale już jest tylko wspomnieniem. Piasecki, może coś być z tego podania. Uwaga, wychodzi sam na sam. Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie. Wszyscy kochamy gole po akcjach indywidualnych, ale kiedy zdarza się bramka taka jak ta, wypracowana przez cały zespół, zasługuje to na najwyższą pochwałę. To świadczy o ogromnym zgraniu drużyny. Mamy teraz wynik 2-1. Nie utrzymali teraz piłki. Piasecki. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Korona Kielce odbiera piłkę. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką, ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Jorge Felix. Jorge Felix. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Ależ interwencja w polu karnym. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. A teraz Jorge Felix. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do 2 trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Wykłada piłkę na przedpole. Teraz może być groźnie. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki.
Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. I akcja zastopowana. Piast może zaatakować skrzydłem. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Na razie pierwsza połowa przebiega po ich myśli, mimo że grają na wyjeździe. Czy jednak nie wypuszczą prowadzenia z rąk jeszcze przed przerwą? Prowadzenie 2-1 w pierwszej połowie na pewno gwarantuje dobre humory w szatni, ale chyba wszyscy w drużynie są świadomi, że to jest tylko jedna bramka przewagi, którą łatwo stracić. Do euforii więc daleko. W przerwie pewnie dojdzie do motywującej rozmowy. Oj, świetne, prosto padłe zagranie. Szuka, może być groźnie. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. I co teraz? Ale nic z tego, górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Bez dośrodkowania tym razem. Przyjęcie pod presją. Co zrobi? Piasecki postanowił strzelać. Pewna interwencja. Brawo. Nie wrzuca w pole karne. A zatem znowu rzut rożny. Rozegrane inaczej, nietypowo, na krótko. I mamy strzał! Jak on to obronił? Doskonała reakcja. Okolice 11 teraz wrzuca. W ostatniej chwili to wybicie z linii bramkowej. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Trochę za wolno wracają do obrony. Strata, muszą uważać. Jorge Felix, Piasecki. A teraz Jorge Felix. Czy mu się uda? Z tego może coś być. Piłka odbita od zawodnika drużyny broniącej. Zaczniemy od narożnika boiska.
Na 11 metr z rogu. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej. Strata. Przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. Kondzior. Jorge Felix dostał piłkę. Dobra decyzja, udane przejście. Tak, teraz pokazał, co potrafi. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Akcja przerwana, będzie wrzut z autu. Po rzucie rożnym będą mieli okazję wyrównać. Słyszymy, ile kibice oczekują po tym rożnym. Nic dziwnego, piłkarze już dawno nie mieli lepszej okazji na wyrównanie. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Ratuje teraz zespół, wybija z linii. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. To była naprawdę dobra pierwsza połowa. Występ z pewnością podobał się fanom. W pierwszej połowie widzieliśmy pokaz indywidualnych umiejętności. Niestety, poziom drużyny w tyle. Teraz może być groźnie. Czy mu się uda? I to jest chyba... Nie, to nie jest gol. Niestety dla nich to było offside. Centra w pole karne. Ależ obrona! To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał. Tym większe gratulacje za kap... Piasecki jest blisko bramki. Co wy... Gol! Strzela pierwszą bramkę w tym meczu. Jest dośrodkowanie. Świetnie. I mamy bramkę, proszę Państwa. I to jaką? Wyrzuć... Piasecki. Może coś być z tego podania. Uwaga, wychodzi sam na sam. Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie. A teraz Jorge Felix. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Ale nic z tego! Górą bramkarz! To był bardzo trudny do obrony strzał. Piasecki postanowił strzelać. Pewna interwencja, brawo! Rozegrane inaczej, nietypowo, na krótko. I mamy strzał! Jak on to obronił? Doskonała reakcja! Ależ mamy spotkanie. W pierwszej połowie widzieliśmy akcję za akcją. Obie drużyny zaciekle atakowały bramkę. Naprawdę, miło coś takiego oglądać. Oby w drugiej połowie było podobnie. Z
Zdecydowane, twarde wejście teraz. Kondzior. Dziczek. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Dobrze, teraz utrzymuje się przy piłce. I teraz dobra okazja do kontry. Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. O, teraz świetny przechwyt, może być zagrożenie, do bramki niedaleko. Świetnie teraz w obronie. Okazja teraz. Tak jest, piłka w siatce, Korona ma remis. Nie załamali się, walczyli dzielnie, zostali nagrodzeni, brawo. Popatrzcie Państwo, przyjmuje piłkę w naprawdę trudnej pozycji, tyłem do bramki, obraca się i pewnie ładuje piłkę do siatki. Co za rozeznanie w sytuacji. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Po tym wybiciu będzie wrzutka z autu. Może coś być z tego podania. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Ma teraz przestrzeń na skrzydle, może pociągnąć. Dobre teraz wrzucenie z flanki. I po akcji, aż szkoda. Jorge Felix. Może być groźnie. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Korona buduje ten atak, przesuwa się z piłką. O, chyba wpadnie! Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Nic z tego nie będzie, mamy spalonego. Jorge Felix. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Czerwiński dobrze zatrzymał wrzutkę. Piasecki. Mają teraz szansę na kontratak. Wrzuca piłkę w pole karne. Tak to powinno się robić w obronie. Umie chronić piłkę. Dobre ma warunki. Nie odda jej za bezcen. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Uwaga, wychodzi sam na sam. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki.
Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Na tablicy wyników mamy 3-2. Damian Kądzior. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Kądzior. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Teraz może być groźnie. Jak rozwiąże tę sytuację? Ach, proszę! Ależ dobra była teraz ta interwencja. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Tracą piłkę teraz. Holuje piłkę. Co teraz wymyśli? Z tego może coś być. Dobrze się... Teraz przed szansą! Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Może coś być z tego podania. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Dziczek. Kądzior. Jest silny. Umie chronić piłkę ciałem. Nie odda jej łatwo. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Nerwowa gra z obu stron. Sporo strat i niecelnych podań. Może być groźnie. Dobrze się teraz zastawia z piłką. Nie odda jej za darmo. Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Piasecki. Jorge Felix. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Jorge Felix. Jorge Felix. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! I bramkarz bez trudu łapie tę wrzutkę. Jorge Felix. Piasecki. Jastliwice buduje akcję ofensywną. Dziczek. No i po ataku zagrożenie minęło.
Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Jorge Felix. Teraz może być groźnie. Udane wyjście z bramki, przejęcie piłki. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Blokuje tam dośrodkowanie. Takie dogranie z boku mogło być groźne. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. O, może być groźna akcja. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. Tak, tym niepewnym wznowieniem oddaje piłkę i utrudnia sobie życie. No i po akcji mamy sygnalizację spalonego. Michał Chrapek. Piasecki. Umie chronić piłkę. Dobre ma warunki. Nie odda jej za bezcen. O, i to był książkowy odbiór piłki. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Cierpliwie konstruują akcję, mimo że jak najszybciej muszą coś strzelić. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Rozwija się akcja, bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. I teraz centra w pole karne. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Uwaga, ma szansę. Dobrze obroniony strzał. Damian Kądzior. Krapek. Mocno trzyma się na nogach. Jastrusza do przodu. Czy będzie zagrożenie? Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Kądzior. Dobra, teraz piłka górą. Piłka poza boiskiem. Out. Ze skrzydła w szesnastkę. Dziczek. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Co teraz zrobi? Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne.
O, dobre ofensywne podanie. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Rzut rożny. To jest szansa na wyrównującą bramkę. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Jednak nie wrzucają w pole karne. Niepewna była to interwencja. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Poradził sobie z przeciwnikiem. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Potrafi się utrzymać przy piłce. Czeka, aż koledzy wyjdą na wolne pole. Z tego może coś być. Krapek. Piasecki. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Korona w natarciu. Co wymyślą jej gracze? Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Musi poszukać miejsce na strzał. Franciszek Blach! Niesamowita interwencja. Co on zrobił? Pole karne, głęboko teraz. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. No i po ataku, dobra interwencja. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. Michał Chrapek. Dziczek. Przegrywają jednym golem, a koniec blisko. Może teraz uda się coś wcisnąć. Czaruje. Co z tego będzie? Kupuje sobie teraz cenne sekundy. Czeka na wsparcie. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Próba odbioru w ataku. Podanie przejęte. Dobra decyzja. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Nie daje się łatwo przepchnąć. Skutecznie teraz broni piłkę. I to tyle z tej akcji. Nie daje się przesunąć. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Ależ teraz przegląd pola. Chorągiewka w górze, gra przerwana. To było niemal na styk, gdyby podanie zostało zagrane ułamek sekundy wcześniej. Byłoby chyba niebezpiecznie pod bramką. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut.
Rzutka w pole karne. No i przecina ten centrę. Wybija. Jeśli Piast liczy tu jeszcze na uzyskanie choćby remisu, musi pokazać skuteczność właśnie teraz. Rzutka piłki w szesnastkę. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Mają teraz szansę na kontratak. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. Dziczek. Krapek. Michał Chrapek. Libiczanie napierają, bo nic innego im nie pozostaje. Liczą na wywalczenie remisu w końcówce. Rzuca na Chrapka. Obrońca teraz ekspediuje piłkę, byle dalej. Może być groźnie. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Podanie górą za linię obrony. Dobrze teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Dziczek. Teraz tylko dobrze przeprowadzić akcję. Nie mogą tego zmarnować. Decyzją arbitra wznowią z narożnika. Okazja, by w końcówce pozbawić rywali prowadzenia. Daleko dogrywa w pole karne. Na pewno chciał zagrać inaczej. I to już koniec akcji. Sytuacja wyjaśniona. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Ależ wyrównane oglądaliśmy spotkanie, Tomku. Tutaj mógł upaść każdy wynik, ale fani na pewno cieszą się z właśnie takiego. Po takim meczu myślę, że może czuć ogromną dumę. To był futbol nie z tej ziemi. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych. A gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby i hat-tricka, bo cały czas szukał okazji, nie dawał spokoju obrońcom, właściwie zaaplikował im najniższy wymiar kary. Piasecki jest blisko bramki. Co Gol! Strzela pierwszą bramkę w tym meczu! Jest dośrodkowanie, świetnie! I mamy bramkę, proszę Państwa, i to jaką? Wyrzut... Piasecki. Może coś być z tego podania. Uwaga, wychodzi sam na sam! Znowu wychodzą na prowadzenie. Rozegrane inaczej, nietypowo, na krótko. I mamy strzał. Jak on to obronił? Doskonała reakcja.
Okazja teraz. Tak jest. Piłka w siatce. Korona ma remis. Nie załamali się. Walczyli dzień. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Uwaga, wychodzi sam na sam. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz... František Plach! Niesamowita interwencja. Co on zrobił?